Mm. Nie od dziś wiadomo, że uczeń, najmądrzejszy nawet, nadal od mistrza uczyć się musi. Najnowsze wydanie Double Trouble, numer 43. Zaczynamy! Mądrości mistrza Jody sprawdzają się zawsze i wszędzie... Tak jest chyba nawet z nami. Bartłomiej Mistal, witam, Double Trouble. I jest jak zwykle Krystian. Tak jest? Siemanko, siemanko. To, to był chyba pierwszy przykład autopromocji, której nie, zre nie zrealizowaliśmy my. To, był, to była taka promocja no, od samego mistrza. Gwiezdna promocja. Gwiezdna autopromocja. Autopromocja. Mądrości, za których... Płacić nie trzeba. Za, za które płacić nie trzeba, tak. No. Mistrzowi chyba starszy myślę to, że jesteśmy jego wiernymi uczniami. Chociaż nie wiem, czy on tak o nas myśli, ale. Ale ja słucham mistrza. No, pamiętam ten podcast, którego co prawda może słuchacze Hottejka nie kojarzą, ale mistrz Joda obiecał, że. Przyjdzie jeszcze do nas na pełny, pełny odcinek Double Trouble. Co pewnie nastanie, tylko Mistrz na razie udaje się na sen wypoczynkowy. Taki bardziej letni niż zimowy. A czy, a czy sen może być niewypoczynkowy? Ehm, wiesz, to, to jest przykład Mistrza. Nie dyskutuj cholera jasna, ludzie się będą zastanawiać nad wszystkim. Szukasz sensu w całym, tam gdzie sens jest, czego nie rozumiesz. Cytując Rysia Okuckiego. Rozumiem naprawdę sporo, zwłaszcza, że to już nasz 43. podcast Double Trouble. Rozpoczynamy nowy miesiąc w zasadzie. Nasz istnienia hotteka to już trzeci miesiąc w tej chwili rozpoczynamy. I tak sobie myślę, Bartku, że... Gdzieś te podcasty Double Trouble przyjęły się bardzo fajnie, bo ten podcast różni się od pozostałych, nie jest tak stricte skierowany na analizę, jednostkowość, jeżeli chodzi o, o sporty, ale od sportu w sumie zaczniemy, bo... Od sygnałów, które do nas doszły, no to wiemy, że ten nowy format, który Wam zaprezen za zaprezentowaliśmy w poprzednim odcinku, się Wam spodobał. W związku z czym trzy tematy w naszej tam subiektywnej wizji, a wymyśliliśmy sobie z Bartkiem, że powiemy troszeczkę o. Środowisku całkiem bliscy, bliski też podcastom, chociażby pick and roll, czy granice sportu, ponieważ powiemy kilka słów na temat rozpoczęcia, a właściwie restartu NBA czy NHL, MLB też akurat pewnie w ostatnich granicach sportu, których nie słuchałem, to Bartek już prędzej powie, ale ale. Właśnie, tak autentycznie. Czujesz radość taką wewnętrzną z tego, że to wszystko wróciło, czy no, nie możesz się przyzwyczaić? Bo ja ci powiem szczerze, że ja akurat nie mogę wrócić do tego tempa oglądania, sprawdzania wszystkich wyników, czy też wypowiedzi, statystyk i tak dalej, i tak dalej. Znaczy słuchacze tego nie widzą, bo tego słuchają, a nie oglądają, więc nie mogą zobaczyć to, czego nie widzą, bo to słyszą. Tak. Ale mogą sobie wyobrazić. Masło maślane, wiem doskonale o tym. Jestem zadowolony z tego, że sport w jakimś stopniu wrócił do życia. Już może nie jest to aż taki poziom, który my znamy doskonale, no bo przed rozpoczęciem pandemii, no to żyliśmy codziennie tym, że przychodzili sportowcy, każdy grał swoje mecze i było pełno kibiców na trybunach. To był nieodłączny element. Każdej dyscypliny sportowej. Teraz to myślę, że nawet podczas turnieju rzutków, żu nie, rzutek, rzutek, jak w darty się gra, to tam kibiców jest od groma. No ale niestety chyba tym razem by to nie przeszło ze względu na jakieś restrykcje, które nałożono i są obowiązujące do czasu wynalezienia tej szczepionki, zróbcie ją wreszcie, bo cholera już człowiek się nudzi po prostu i wariuje dniami i nocami. Ale to, że sport w jakimś stopniu wrócił, to jest akurat pozytywna rzecz, zwłaszcza dla Amerykanów, którzy potrzebują zastrzyku energii, no, gotówki to swoją drogą, ale sportowcy, żeby nie poczuć się zarzewiale i też, żeby no, Miano im wypłacać te pieniądze, no bo jeżeli by Liga nie grała do końca, powiedzmy, roku kalendarzowego, no to myślę, że sama Liga miałaby problem z tym, żeby powypłacać wszystkim zawodnikom należyte pieniądze. Co ja mówię, Liga, kluby poszczególne. A nie każdy może być New York Knicks, który okazuje się, że jest w top 5 najbogatszych, najbardziej wartościowych klubów na świecie. To jest jakiś absurd totalny. No, Patrząc zwłaszcza na organizację organizacji, też masło maślane tak świadome teraz puściłem, ale mhm. no, jest to zaskakujące. A najbardziej wartościową organizacją wiesz, kto jest? Yy, wiesz co? Yy, strzelam, że to jest klub baseballu. Nie. Nie? Futbolowy. A futbolowy, że futbol amerykański, tak? No, no powiedziałem Ci, że Aha, futbolowy. Aha, bo to w sumie mówisz... A, bo to w sumie no właśnie, nie bo mówisz, ja, mówię, ja mówię ludzką A piłkę nożną nie mówisz futbolu. No, no, bo kto normalny mówi na piłkę nożną futbol? Ale się teraz pocisnę tutaj. Ale większość, będzie ciśnienie! Większość ludzi tak mówi. Futbol amerykański... E, nie wiem, nie wiem, szczerze, powiedz. Dallas Cowboys. Okej. Okay. Organizacja prowadzona przez Jerry'ego Jonesa, jeżeli mnie pamięć nie myli, więc Jerry Jones jest bardzo dobrym inwestorem. Szkoda, że niestety to nie idzie w parze z jakością Dallas Cowboys, którzy pewnie by chcieli nawiązać do wspanałych lat 70., kiedy po prostu dzielili i rządzili w futbolu. No ale mamy XXI wiek, teraz rządzą Patriots. Znaczy, no, przynajmniej rządzili do czasu, kiedy Tom Brady tam grał, ale, ale wiesz, no, dopóki Bill Belichick jest w grze, to nie, nie, nie należy stawiać przeciwko Belichickowi. Tak samo nie stawiać przeciwko Lebronowi, przeciwko Gregowi Popowiczowi, to nie wolno takich rzeczy robić. E, tak samo nie wolno stawiać w sumie przeciwko Cristiano Ronaldo, jakbyśmy popatrzyli sobie na piłkę nożną, no bo dopóki ten, ten chłopiec w grze, to, to on jest zawsze w gazie. Dlatego ja nie jestem taki pewien spotkania z Lionem, wiesz. Nie jestem pewien tego, że Lion coś ugra przeciwko Juventusowi w lidze mistrzów, bo to może być karkołomne zadanie do wykonania. Zwłaszcza, że. Znaczy, myślę tak, no, myślę, że gdzieś tutaj pewnie ta jedna bramkowa przewaga może być e, dosyć sporym motywatorem dla, dla Juventusu, który pewnie będzie chciał wystartować od samego początku. Ale tak, zgadzam się, że tutaj Herosi. Myślę, że e, Herosi, których wymieniłeś z tych różnych dyscyplin, oni też mogą właśnie. No, nie, nie będzie to zdziwienie, jeżeli będą robić różnice także po po starcie wszystkich sportów, bo w gruncie rzeczy oni także znaleźli sobie troszeczkę nowy cel, nowy challenge musieli sobie dać, no bo przerwa taka nagła to też zawsze jest okazja na to, żeby powiedzieć sobie no okej, okay, no teraz nie wiem kiedy wrócę do gry, ale no formę muszę cały czas trzymać, no bo w sumie mogę wrócić na parkiet czy na boisko w zasadzie nie wiem, za tydzień, za, za dwa jak się zapuszczę, no to no, no to jest dupa, no, no, nic z tym już yy, nie zrobię, mogę sobie po prostu wszystko spieprzyć, w związku z czym, no jak... No... Obiegły załóżmy zdjęcia Lebrona Jamesa, który napinał się przed, przed kamerą, tak? Co później wielu internautów przejęło i robiło parodię tego, strzelając sobie fotki. Natomiast, natomiast to świadczy naprawdę o, o klasie herosów. Mam nadzieję, że gdzieś to prze, przełoży się także na innych zawodników, no bo taki LeBron czy, czy Cristiano Ronaldo no to są zawodnicy, którzy inspirują także, także innych. No tak, tylko z tą formą trochę nie jest, znaczy w przypadku zawodowych sportowców to ich na to stać akurat, ale... Popatrzmy sobie przez pryzmat na przykład mnie. Ja w momencie, kiedy zamknięto mi siłownię, no niestety nie mogłem trzymać aż tak wyrównanej formy, jaką miałem w, przed rozpoczęciem pandemii, czyli do połowy marca, bo wtedy z tego co pamiętam, zamknięto mi siłownię. To była dla mnie bardzo przykra informacja, bo byłem no, w sporym gazie. I już ten cel zbicia tych kilogramów już jak najbardziej. Podejrzewam, że w tym momencie już by był na końcu swojej drogi, jeżeli chodzi o redukcję, a tak. muszę jeszcze doczłapać do tego poziomu, więc a zresztą do końca roku powinienem się wyrobić. Tak lekką ręką licząc. Oczywiście bez żadnych jakichś tam wspomagaczy. Najlepiej to zrobić naturalnie. Co zajmuje dłużej, ale efekty są o wiele lepsze, bo przynajmniej nikt się nie faszeruje jakimiś badziwiami nieznajomego pochodzenia. Czytaj, jestem antysterydowy. Tak, e, w pełni. No, no, no to brawo. Nie, bo to sterydy, ja już widziałem po jednym moim znajomym, że sterydy to jest nic dobrego, bo nie tylko ci syfy na ciele wyskakują, to jeszcze huśtawki nastrojów są przeogromnie no nie do, nie do przewidzenia. W jego przypadku było tak, bo on się z byle pierdoły potrafił denerwować, miał nieregularne sny, i, a w zasadzie efektów u niego nie było widać. Teoretycznie po tych sterydach to w dwa lata, jak on zaczął je brać, to powinien wyglądać jak, może nie jak Robert Burnejka, ale no jak taki człowiek, który aspiruje do turnieju kulturystycznego. A tutaj, tak jak było, tak jest nadal. <grystety> Niestety różnicy wielkiej byś nie zauważył. Ale tak wracając do, do mnie samego, to wiesz, ja mógłbym sobie wykonywać ćwiczenia w domu, co nie? Na trening funkcjonalny, mógłbym sobie to zrobić. Z tym, że ja potrzebowałem takich ćwiczeń, które byłyby w stanie rozgrzać niejako, albo nawet zapewnić mi wzmocnienie moich dużych partii mięśniowych, typu UDA, typu plecy. To było potrzebne akurat mi w momencie zbijania wagi, no bo wiesz, redukcja tkanki tłuszczowej to jest jedno, ale żeby, żeby ciało należycie pracowało, no to jednak mięśnie muszą ciągle pracować i być wzmacniane. Na tyle, na ile ci podwala twoja budowa i twoja genetyka, no bo każdy jest inny, każdy ma trochę inne proporcje z tym, że, żeby akurat z dużymi partiami mięśniowymi pracować, to potrzebne ci są odpowiednie ćwiczenia siłownia. Do tych odpowiednich ćwiczeń siłowych potrzebne ci są, um, odpowiednio dobrane, um, ciężary. Czyli, musisz mieć tak dopasowany ciężar żebyś był w stanie wyciskać ze swojego ciała tyle ile się da, w moim przypadku teraz ćwiczenia siłowe na duże partie mięśniowe to jest około 70% maksa jaki mogę wycisnąć w przypadku martwego ciągu to jest na przykład 100 kg w seriach więc widzisz sam jak to się ładnie rozkłada i później za każdym, z każdym tygodniem będę trochę sobie zwiększał, trochę zwiększał, aż w końcu dobiję do pewnego poziomu, który no, będzie już taki no, nie do przeskoczenia ja chyba, że będę chciał brać sterydy, ale nie chcę, więc, więc sorry. Już nie znaczy, przyjmuję. W, w sumie teraz nawet słuchacze po raz kolejny słyszą w hot że naprawdę żyjesz tym tematem. Bo no tak. Znaczy, ale, ale ty masz na przykład tak, bo mówiłem o tak zwanych Herosach, którzy inspirują zawodników, ale ty też masz tak, że załóżmy takich. Przykładowo, nie musi tak być faktycznie, ale taki przykładowo lebron cię motywuje w ogóle do tego, żeby zasuwać? Znaczy, lebron to jest w ogóle przypadek odosobniony, bo to jest, to jest, to jest jeden z niewielu przykładów ludzi, którzy udowadniają, że mega atletą można być zawsze. On ma 36-7 lat na karku, 7 chyba lat na karku i, i popatrz, on wygląda tak, jakby w ogóle czas dla niego nie funkcjonował. On, on nawet wygląda lepiej. On nawet wygląda lepiej niż na początku swojej kariery, a na początku swojej kariery też źle nie wyglądał, bo jak wchodził do ligi, no to był mocnym x-faktorem Cleveland Cavaliers, pomimo tego, że Cleveland Cavaliers nic nie znaczyli wtedy, ale on sam był przypadkiem takim no, naturalnym. Już wiedziano wtedy, że to może być ktoś, kto zrewolucjonizuje w najbliższych latach całą NBA i tak się stało i to widzisz, efekty te Teraz tego. Po tym jak grają Lakers, po tym jak on gra, jak przecież musiał się świetnie mocno napracować w meczu przeciwko Clipper. Przecież to ostatnie minuty należały do niego. To on e, oddał ten rzut, no, men, no men, po swojej asyście <grych> i po znaczy, swojej się. właśnie miałem powiedzieć o mnie po tym. Odbiciu prawie o tak. tablicę, tak i swoje zbiórce to było tak. naprawdę fantastyczne. Ale później uniemożliwił Polowi Georgeowi odnalezienie czystej pozycji. To on wziął na siebie ciężar krycia pola George'a, bo on wiedział doskonale, że to nie Kawaj będzie rzucał. On wiedział doskonale, że to, na, że to PG będzie rzucał, bo PG miał pewniejszą rękę w tym meczu. To PG był lepszy, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu, a nie Kawaj któremu prawdopodobnie powierzono tę funkcję, no ale Paul George jest lepszym strzelcem z dystansu aniżeli Kawhi Leonard, który ma ogromne łapska, ale tutaj bardziej walory defensywne przemawiają za samym kałajem, aniżeli walory rzutowe. Tutaj George ma naprawdę świetnie ułożoną rękę i Lebron doskonale wiedział, że jak będzie go krył, uniemożliwi mu to, to on nawet po koźle nie będzie w stanie nic zrobić, bo zegar tyka, wiesz, mówiąc kolokwialnie, tyłek ci się pali, no bo koniec meczu, walczysz o remis bądź o zwycięstwo. No I ten ostatni rzut koniec. Nie było niczego. Ale właśnie Lebronowi to wszystko, wiesz, jakbyś się tak pomyślał, to, to Lebron zapewnił zwycięstwo w końcówce. Lakersom, bo to on wypracował punkty, które dały prowadzenie, a później uniemożliwił rywalowi zdobycia punktów, które by pogrążyły tych Lakers prawdopodobnie. Więc yy, widzisz, jak on heroicznie pracuje. Czy on mnie motywuje do tego? Wiesz, co myślę, że motywatorem do działania jestem ja sam, ponieważ to ja sobie postawiłem jasno cel, że ja chcę robić wszystko, aby. Jak najrzadziej odwiedzać lekarzy i szpitale, bo to był cel mój nadrzędny. Ja nienawidzę chodzić do szpitali ani do przeróżnych specjalistów, lekarzy, jak zwał, tak zwał. Tak samo jak nie lubię zwiedzać cmentarzy. No to chyba nie jest nic nowego i nadzwyczajnego. Po prostu nie lubię czegoś takiego, bo ja wiem doskonale, że. Na stare lata to mi może ciążyć, ok, ale jeżeli nie popracuję nad tym teraz, to będę później tego żałował za kilka lat. A to był dla mnie ostatni dzwonek, żeby coś zrobić ze swoim zdrowiem. To była jedna z lepszych inwestycji, jakie zrobiłem w życiu. I mówię to z pełną premedytacją, bez żadnego udawania. I drugi cel, jakim przyświeca, to mogę powiedzieć jasno: nigdy nie widziałem siebie chudego. A bardzo chciałbym, więc jak zobaczę siebie z wagą taką przy moim wzroście, idealna waga to by była tak około 90 kg. No poniżej 90 jeszcze by się zmieściło w tej ramie powiedzmy optymalnej. Chociaż ja mam trochę nieproporcjonalne nogi w stosunku do reszty ciała. Mówiąc krótko mam grubsze nogi niż reszta ciała w partiach udowych, ale to mi akurat genetycznie zostanie, bo z rodziny mojego ojca, od strony babci, dużo osób było po prostu masywnymi ludźmi. I to widzę po swoich wujkach też, więc pewne rzeczy, no, pewnych rzeczy się nie wyzbędę. Nie będę wyglądał jak Charlie Chaplin, więc... Więc, więc w którą stronę musi pójść to wszystko, a że dbamy o to, żeby to ciało było jak najlepiej rozbudowane mięśniowo, żeby regeneracja też postępowała należycie i żeby kości były mocne jak z azbestu nie, żeby były mocne jak z betonu to wszystko jest też zasługa mojego trenera personalnego, który tutaj dba o to żeby te ćwiczenia były dopasowane pode mnie, mi się za bardzo nie przemęczał, a żeby też wycisnąć z mojego ciała tak dużo, żeby poczuć, że mi się mówiąc przenośni palą mięśnie, bo jak się palą mięśnie to znaczy, że mięśnie pracują, jak nie to znaczy, że żyjecie w swojej strefie komfortu i po cholerę wy w ogóle przychodzicie na si Siłownię. Ja wiem po co przychodzę na siłownię, wiem co mam robić i staram się, aby ten trening był technicznie jak najlepszy. Oczywiście, technika to jest coś, co się wypracowuje latami, ale jak już załapiesz technikę, to później jest tylko i wyłącznie lepiej. Później to już jest naprawdę niesamowita przyjemność chodzenia na siłownię. A jeśli po prostu tego brakuje, mi już brakuje chodzenia na siłownię, chociaż wiem, że tam pójdę w poniedziałek na pewno z rana. Wszystkim polecam. Bardzo dobra e, pobudka dla każdego może być. Zwłaszcza jeżeli ma na przykład popołudniową zmianę w pracy. Rano po sobie pójść na siłownię, się trochę rozruszać. No ale, no, jak ci mówiłem już wcześniej, to, to raczej ja sam sobie jestem motywacją e, do tego, żeby moje ciało. No, może nie, nie chodzi mi tutaj, żeby wyglądać jak Adonis, ale e, żeby być po prostu zdrowym. A wiem, że e, powiedzenie sport to zdrowie to nie są słowa rzucone na wiatr. To są. Jak najbardziej prawdziwe słowa, więc yy, warto się ruszać dla samego siebie, bo dzięki temu chce nam się jeszcze więcej yy, pracować codziennie. Chce nam się po prostu żyć, a dzięki sportowi to wielu z nas może żyć, może oddychać też. Myślę, że akurat koszykarze, bejsboliści czy hokeiści, bo tutaj pewnie do nich chciałbyś nawiązać, to dla nich brak sportu? Nie, dla nich brak sportu. Nie, znaczy słuchaj Bartek, bo ja spojrzałem sobie teraz na naszą linię nagrań, nie i tak jak jak powiemy, ty wiesz, temat siłownia, to oddaję tobie 10 minut po prostu gadki, ja mogę ciebie słuchać, oczywiście z zainteresowaniem i, i tak dalej, to są naprawdę bardzo ważne i, i ciekawe, y, inspirujące bardzo y, treści, ale naprawdę tutaj już, y, już popłynęliśmy i trochę zboczyliśmy z tego tematu, 20 minut podcastu prawie za nami. W zasadzie y, ja powiem Tobie tak, jeszcze jakby odnosząc się do tego, co, co powiedziałeś, że y, ja tak nie mam, że. Ktoś mnie inspiruje, a może inaczej, że ktoś mnie motywuje, bo inspiracja a motywacja to trochę moim zdaniem dwie rzeczy różne, bo mogę przejąć po prostu, załóżmy, inspirować się jakimś nie wiem, no jakimś czynem, załóżmy, albo czymś po prostu, co ktoś zrobił albo chce zrobić, no i gdzieś to zapewne można na mnie wpłynąć. Natomiast, żeby załóżmy, zobaczyć dobrze napakowanego, Bądź nie wiem, napakowaną panią, która dba o siebie od wielu lat, i jej pracą tak naprawdę jest motywowanie czy bycie trenerem personalnym. No to gdzieś, no, może do kogoś to przemawia, do mnie niekoniecznie akurat. To zawsze wszystko zaczyna się. No. Jak zresztą ostatni nasz odcinek za, zatytułowaliśmy, yy, wszystko jest w naszych głowach, tak? Jak dobrze pamiętam? Tak, tak. tak. Chociaż szkoda, że nie pozwoliłeś mi dokończyć, w, bo akurat miałem. No to, no, to, 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 <laughs> chciałem to proszę. Zdanie, chciałem zdanie dokończyć, że ci wszyscy sportowcy, o których zahaczyłeś na samym początku, to pewnie nie mogli żyć w momencie, kiedy nie mogli oddychać, przenośnie mówiąc, w momencie, kiedy ligi zostały zawieszone, bo dla nich to na pewno znaczy więcej niż możemy sobie to wyobrazić. No tak, no to jest mimo wszystko ich rytm życia, ich w ogóle całe, całe życie. Trochę tych spotkań za nami, jeżeli chodzi o te, te dyscypliny, które w tej chwili. Przeżywają dopiero początek restartu. Mówię tutaj o NBA, mówię tutaj o NHL i też po części o MLB, chociaż tutaj to środowisko nie jest mi aż tak bardzo bliskie. Jest to środowisko dla mnie jeszcze obce, ale szalenie interesujące. Przyznam Ci szczerze, bo akurat tutaj, będąc cały czas szczerem ze słuchaczami, nagrywamy to w sobotę wieczorem, w związku z czym no, tutaj nie znamy wyników niedzielnych spotkań, nie znamy także wyników poniedziałkowych spotkań. Spotkań, znamy za to Terminarz, yy, yy, drużyn NBA czy NHL. Yy, moja obiekcja jest dosyć prosta, bo... Yy... O ile bardzo lubię oglądać koszykówkę w Ameryce, bo to jest no, dynamika totalnie nieporównywalna do tego, co można doświadczyć chociażby w Polsce. W Europie jeszcze tak, bo naprawdę EuroCup czy Euroliga to są to jest bardzo wysoki poziom, czy też liga hiszpańska. Jednakże jak... Oglądałem przed nagraniem tego podcastu mecz Denver-Miami, się, troszeczkę się zraziłem, bo to był taki mecz drużyn, które oczywiście w tej chwili są już pewne playoffów i, i w zasadzie no, jedni prowadzili później przez głównie nieskuteczność, czy to pod koszem, czy z załuku, no gdzieś Denver z tym Miami przegrało 20 punktami i... I tyle tak naprawdę, no bo oczywiście oba zespoły walczą w tej chwili po prostu o lepsze. Rozstawienie, ale dla kontrastu bym tutaj dorzucił mecz Dallas-Houston, bo co prawda nie widziałem tego meczu, ale wystarczy spojrzeć po prostu na liczby i wynik końcowy, i oczywiście wynik po dogrywce, no bo Dallas przegrało czteroma punktami z Houston. Jak czytałem, no to generalnie chyba tam całkiem Harden zmienił rzeczywistość, ale chyba, ale chyba właśnie Dallas prowadziło w, w tym meczu, jeżeli mnie tutaj pamięć, pamięć się nie myli, więc no. W, w NBA chyba ja jakby konkludując, no to... Wydaje mi się, że ja w tej chwili czekam po prostu na jakieś, na jakieś hity. Interesuje mnie to rozstawienie, ale raczej nie będę oglądał wielu spotkań do końca sezonu zasadniczego. Ciekawie za to w NHL, nie? No bo tutaj jednak rozpoczyna się... E, e, rozpoczęły się play-offy, a właściwie faza kwalifikacyjna, która, która jest ciekawym pomysłem i wydaje mi się, że tutaj ja bym akurat przyklasnął tutaj władzom NHL. Pewnie o tym gadałeś już w granicach sportu, ale jakie są twoje... E, Gdzieś pierwsze wrażenia, właśnie w obojętnej jakiej dyscyplinie po tym restarcie. Znaczy, jeżeli chodzi o wrażenia, to one mogą nie być jeszcze takie jednoznaczne, bo ja do. Póki ci zawodnicy nie uruchomią wszystkich swoich atutów, to nie będę w stanie wyrazić takiego pełnoprawnego zdania. Mimo wszystko, jak patrzę się na niektóre ekipy czy na zawodników, to oni są nadal gdzieś zardzewiali. I czekam, aż oni odrdzewieją, bo wtedy to będzie miało sens wypowiadanie jakichkolwiek zdań. Póki co jest dobrze, że w ogóle oni grają, bo na to najbardziej liczyliśmy, o tak. bo jakby oni nie grali, no to znowu by było e, no kiedy oni zaczną, kiedy oni wrócą i tak dalej, więc dobrze, że oni grają, ale jeszcze niektórzy chyba nie wrócili z tego okresu przygotowawczo-wypoczynkowego, więc panowie wracajcie do gry, bo trzeba, trzeba grać, trzeba się końcu otworzyć na to i przy, może nie powrócić do tej formy, którą się miało przed, przed zamknięciem wszystkich lig, ale chociaż no, te 80% powiedzmy sobie niech będzie tutaj przedstawiane nam podczas każdego spotkania tak jest, no w zasadzie jeżeli chodzi o ten temat, wydaje mi się to już go tro troszeczkę wyczerpaliśmy zostawiamy oczywiście jeszcze pełne pole, man pełne pole man manewru Tobie i chłopakom z Pick'n'Roll'a i także Adamowi w granicach sportu, więc słuchajcie jak najbardziej, bo kolejny miesiąc to jest dla nas kolejny kroczek do, do rozwoju Hot take rozwijamy się powolutku gdzieś z pełną świadomością. Kończymy część pierwszą myślę i za chwilę część druga. Double Trouble, every Monday, on hot take. Druga część Double Trouble numer 43, oczywiście po naprawdę fachowej zapowiedzi i autopromocji yy, mistrza Jody. Tak jak mówiliśmy, mistrz Joda jeszcze nieraz nas Odwiedzi. Natomiast Mistrz Joda pewnie Bartek dużo by powiedział na temat regeneracji i w ogóle dbania o głowę, bo, bo, bo to też jest temat, który warto akurat podjąć, jeżeli chodzi o o to, co mówiliśmy wcześniej a, a propos powrotu, nawet czy restartu lig i dyscyplin, bo w tej chwili głowy czy to zawodników, czy to kibiców y, mogą funkcjonować tak, że niektórzy byli tak spragnieni gry, że mogą się załóżmy na początku troszkę zajechać mentalnie, tak, bo chcą wszystkim załóżmy udowodnić, że, że ja jestem w naj, najlepszej formie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście świadomość sportowców to inny temat i wydaje mi się, że jest w tej chwili on na bardzo wysokim poziomie, y, natomiast y, na, na, y, natomiast kibice y, mogą przeżyć za chwilę pewnego rodzaju przesłanie jeżeli załóżmy nie interesują się tylko jedną, jedną dyscypliną, no bo w tej chwili dużo się dzieje i dużo w tej chwili jest na pewno no, różnych informacji. Mówiliśmy w poprzednich podcastach, że chyba za bardzo tr trochę ludzie, przynajmniej moim zdaniem za bardzo ludzie patrzą na liczby zakażonych, czy to w Polsce, czy w Ameryce, oczywiście one są punktem odniesienia do tego, jak należy podchodzić do sytuacji. Natomiast jak słusznie już nie pamiętam kto zauważył ostatnio, ale jeżeli no, załóżmy bym przejął obecnie Ministerstwo Zdrowia, czy po prostu resort w Polsce, czy w innych krajach, no to przede wszystkim zainteresowałbym się szpitalami, a nie, a nie tym, że liczba, załóżmy, zakażonych w sobotę 1 sierpnia sięgnęła 658 osób. Ja już od jakiegoś czasu w ogóle nie patrzę na te liczby, bo to nie ma najmniejszego sensu, szkoda sobie zawracać głowy, tracić czasu na pierdoły. Najlepiej zająć się tym, co każdy lubi, o ile to nie jest opatrzone jakimiś obostrzeniami bądź restrykcjami. Ja jeszcze tak chciałem nawiązać do tego, co mówiłem w pierwszej części. Nikt, nikt nie będzie zdziwiony tym, że aż taki długi wywód dałem. Ja po prostu mam dużo emocji i chciałem je wypluć z siebie, więc nie bądźcie też zdziwieni, jeżeli w następnych podcastach będę miał głębokie i dosyć długie wywody, bo ja już tak mam. Po prostu. <grytanie> Jasne. Natomiast trzymając się tego tematu regeneracji, ja powiem Wam tak. W moim przypadku to jest tak. No, jako, jako człowiek uważam się za człowieka sportu, chociaż oczywiście czynem nie do końca też jest mi z tym jakby po drodze. No bo niektórzy dziennikarze czy po prostu ludzie będący blisko sportu wychodzą z założenia, że jeżeli mają się tym zajmować, to sami muszą być nie tyle atletyczni, ale po prostu dbać się o siebie i gdzieś się zbliżać się do formy sportowców. Ja tak nie do końca podzielam to zdanie, no bo sport nie jest jedyną moją zajawką życiową. Natomiast regeneracja wydaje mi się, że coraz bardziej chyba stajemy się otwarci między innymi na Medytację. I bardzo, bardzo to polecają sportowcy. I ja to bardzo polecam, bo to jest najprostszy wynalazek, jak można uporządkować, znaczy uporządkować. Jak można starać się sobie uporządkować myśli i jakiś tam kierunek działań. Medytujesz? Nie, nie medytuję. Nie mam takiej potrzeby. Znaczy, ja nie neguję tego. Po prostu mam inne sposoby na od... No masz siłownię między innymi jako pan. Mam kuchnię, w której też się regeneruję Właśnie. i odpoczywam. Jak sobie mogę trochę pogotować, to jest dla mnie niesamowita przyjemność. Chociaż dla niektórych to może być katorga, ale ja lubię, jak wiesz, słyszę ten dźwięk noża, jak jak kroję, jak siekam, jak słyszę to syczenie na patelni, jak mogę sobie czasami podpalić te patelnie poprzez dodanie. Jak cebulę kroisz, to niej się, płaczę. No, trzeba kroić tak szybko, żeby się nie popłakać. Ja umiem. Czy ty umiesz? Kiedyś zrobimy challenge. No, przyznam ci, że akurat widziałem te, załóżmy od Piotra Ogińskiego, kocham, go, kocham gotować ten poradnik, jak szybko ciąć czy cebulę, czy, czy jako, jakieś inne warzywo. Nie potrafię tego, ponieważ po pierwsze nie mam takiego noża i nie kupiłem sobie takiego noża. Natomiast, no. To, to jest kwestia ćwiczeń, tak? A, a że nie ćwiczyłem, to nie umiem. Okej, okay, to ja ci powiem tak, bo to nie jest żadna filozofia, tego się każdy może nauczyć. Idź sobie do Ikei, albo do jakiegokolwiek sklepu, gdzie możesz nabyć noże po rozsądnej cenie, bo nie musisz kupować sobie noża firmy Global czy Victorinox za 500 zł, żeby mieć nóż taki, który ci wystarczy na kilka dekad do przodu. Kup sobie taki nóż, który będzie w stanie naostrzyć i który będzie na twoją kieszeń. Kup sobie 10 kg cebuli. Sieci krój, po prostu, krój, krój. Na początku powoli, później trochę szybciej. Jak się skaleczysz, to wtedy sobie nałóż plaster i znowu krój. I myślę, że tak po czwartym, piątym kilogramie już załapiesz to co chodzi jeżeli o technikę. A później już szybkość to będzie tylko um, formalność. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony, bo ostatnimi czasy kupiłem sobie nową zabaweczkę do kuchni i tą zabaweczką jest tasak. Tak jest, kroję sobie tasakiem. Jest on bardzo ostry, bardzo dobry i bardzo Niebezpieczny w nieodpowiednich rękach, ale w moich rękach jest on bardzo dobrze używany. Czekał na możliwość, kiedy będę mógł na przykład jeszcze ciąć kości albo jakieś wielkie kawały mięcha. To wtedy będę po prostu aż cały fruwał po kuchni. I nie powiem, że będę aż podniecony z tego powodu, ale na pewno gdzieś tam moja ekscytacja znajdzie no, sięgnie nowych rejestrów, bo ja tak mam, że jak mam nową zabaweczkę w kuchni, to wtedy lubię się nią po prostu pobawić. Tak samo jak już załapałem o co chodzi z flambirowaniem, to teraz kupiłem sobie całą butelkę koniaku i flambiruję koniakiem. Ło, wow, jakie płomienie lecą! Uh! Byś nawet sobie nie wyobraził. Znaczy nie, no ja widziałem akurat te, te, to, o czym mówisz, więc akurat bym się jakoś bardzo nie zdziwił. Generalnie temat dbania o, o siebie, o którym tak szeroko opowiedziałeś ze swojej perspektywy, odnosi się też właśnie do tej sfery psychicznej, bo sportowcy mają bardzo różne metody i... W Usłyszałem ostatnio, albo chyba przeczytałem, bardzo ciekawe zdanie, które wydaje mi się, że odnosi się także do tego, że dzisiejsi sportowcy, czy też chyba w tym cytacie było, że piłkarze, akurat bo to się odnosiło do piłki nożnej, że piłkarze muszą być inteligentni. No to tam padło pytanie, a jak to wygląda obecnie, jakby realnie, jak to wygląda z tą inteligencją u piłkarzy? No, no generalnie. Poza granicami Polski... Yy... Piłkarz musi być inteligentny nie tylko na boisku, ale, ale w ogóle, no bo to jest bardzo ważny aspekt właśnie tej kondycji psychicznej. W Polsce, no tutaj, tu jest po prostu piłka, no i, i na razie jeszcze ten element. Nie chcę mówić, że, że, że kuleję, no bo akurat sam się kręcę po boiskach w Polsce i naprawdę wielu chłopaków, czy też dziewczyn, no bo nie można o nich zapominać, to są naprawdę bardzo kumaci, fajni, ciekawi ludzie natomiast jeszcze ta świadomość właśnie cały czas się cały czas wzrasta i wydaje mi się że ona gdzieś po części musi sięgać do innych państw bo Byłem ostatnio na wsi. To jest właśnie taki też element mojej regeneracji. Lubię wyjeżdżać do, do lasów, lubię wyjeżdżać na wieś, bo to zawsze jest jakiś taki wentyl bezpieczeństwa dla mnie, jak ja to nazywam. Że zobaczę co innego, pożyję w innym środowisku i od razu ta. Te bateryjki się po prostu e, ładują. No i e, zauważam cały czas jednak ten syndrom e, troszeczkę zamykania się, załóżmy na inne kraje, że e, to, co nasze polskie, polskie swojskie, to jest to, natomiast niekoniecznie jest to, e, no nie wiem, niemieckie, nie, nie może być ciekawe, no bo to Niemcy, Rosjanie, no to broń Boże, e, Francuzi, to, to są takie, no, no nie, nie do końca męscy i tak dalej. Brytyjczycy może już znacznie bliżsi, no bo przez emigrację, tak, no to w, w tej chwili gdzieś ta kultura pewnie brytyjska, czy, czy właśnie irlandzka, szkocka, no to pewnie jest troszeczkę już bliższa nam, zwłaszcza, że no, uczymy się angielskiego najczęściej, więc jakby tutaj nie jestem jakoś mega zaskoczony, ale to też jest właśnie wydaje mi, taki, wydaje mi się taki problem, że załóżmy, nie wyjadę gdzieś, bo bo, bo coś, bo coś, tak, no bo załóżmy ta narodowość nie do końca mi pasuje. Stary, ale to mówisz o ludziach, którzy nie wyjeżdżali, bo nie mogli. Bo kiedyś tak było, że nie mogłeś wyjechać albo nie mogłeś za daleko no wyjechać. Tak, tak. Więc y, mogłeś oglądać to tylko za pośrednictwem Atlasu Świata, Globusu, Globusa, Globusu, Globusu, nie, Globusa, 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 globusa. globusa. No, tak, 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 tak. Sam siebie poprawiam, to jest no bo, dobrze. No bo bu, y, mówisz Busu czy Busa? No, a mówisz Krystianu czy Krystiana? A mówisz, no, ale to a propos tego, to usłyszałem jakiś czas temu genialne akurat a propos słowa cudzysłów. Że nie mówi się w cudzysłowiu, no bo mówisz w dupiu czy w dupie? A mówisz mezo czy odmieniasz? A? E, że, że chodzi o Ksyfkę? Jacka, tak? Tak, o Jacka. E, No to nie no, odmieniam. odmieniam. Nie, to jest bezosobowe. A, no to. Tak, widzisz? Chyba, że tak. A widzisz? A widzisz? K no nie wiem, piosenka meza. No ja chyba mówiłem zawsze meza. Mimo wszystko chyba zawsze odmieniałem. Kiedyś mój znajomy napisał taki felieton pod tytułem Kto wymyślił Ronalda? Odnosząc się do odmian przeróżnych nazwisk, przez komentatorów głównie, bo wiem doskonale, że komentatorzy piłkarscy. W Polsce. Nie odmieniają należycie, bo czasami im się nie chce tego sprawdzić, jak to wygląda w danym języku, ale nie dziwię im się, ponieważ nasze języki są fonetycznie tak bardzo różne od siebie, że nie ma sensu, aby w danym momencie używać stuprocentowo takich imion i nazwisk, jak to są wypowiadane w danym kraju. Ja wątpię, że Bożydar Iwanow, który komentował nieraz ligę N niderlandzką e, w Eredivisie, to on zwiedzał wszystkie stadiony, jakie to tylko możliwe, to za każdym razem odmieniał nazwiska i imiona Holendrów tak, jak to trzeba. Czyli z, razem z akcentem, z wypowiadaniem, z fonetyką, z, z takimi z używaniem odpowiednich akcentów, jeżeli chodzi o odpowiednie litery. No, nie sądzę, żeby to było w 100% tak po Niderlandzku, jak to Niderlandczycy wypowiadają. Patrz, używam Holendrzy, Niderlandczycy, ja używam obu form, tak żeby się nikt nie zdziwił, bo ciągle się uczę tego, że to nie jest Holandia, tylko to są Niderlandy. No tak, no ja się cały czas uczę i dla mnie no, no jeszcze to Jak pewnie pan prezydent. pozostanie Holandią. No tak, no, ale Wszędzie się Wszędzie no, ale uczę. wiesz, jeszcze chyba y, po prostu nie doszło do wszystkich, że no w tej chwili już pełnoprawnie można mówić Niderlandy, nawet trzeba mówić po prostu. Od zawsze się e, tak mówiło. Niderlandy. Naprawdę? Znaczy, ja wiem, że, te, że, że, że akurat mi nie musisz mówić, bo gdzieś troszeczkę wziąłem to pod uwagę. No ale moda się skończyła, no bo kiedy był, był temat, że zmieniamy, że tak powiem w cudzysłowie, w cudzysłowie, że zmieniamy nazwę z Holandii na Niderlandy, to, to gdzieś był pik zainteresowania tym tematem. Teraz troszeczkę to ludzie olewają i raczej I większość. Znaczy, może większość nie, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że jeszcze jakaś tam część Nieokreślona przeze mnie mówi dalej tak Ludzie tutaj... przejmują się zbyt dużą ilością niepotrzebnych rzeczy, więc yy, ja uważam. Jasne, że, tak. Że każdy niech, jak ma swoje. Gro... Słuchaj, ma swoje spektrum zainteresowań. Lubisz to, tamto, siamto, sramto, owamto. Każdy ma coś, co lubi, co go pociąga, co go motywuje. Ech, dobra, unikam tego wyrażenia motywacja, bo to jeszcze <laughs> zrobiło tak stampowe. Nie poddawaj się, walki Urczę, pokonasz wszelkie przeciwności, tak. Polska dla Polaków. Ale słuchaj, ale dla ludu. to właśnie z tego powodu, z, znaczy to jest zawsze pułapka, tak? No bo jeżeli coś, co ma wysoką rangę powagi, no jest duże ryzyko przez to, że to może stać się memem. No i właśnie taki coaching stał się właśnie memem w tej chwili. Stał już, się tak? zawodem. Stał się zawodem, ale stał się memem. Przez co niektórzy. No, no, w tej chwili już nie podchodzą, nie podchodzą do tego poważnie, tylko deprymują jakby jakość i przeznaczenie troszeczkę tego zawodu, czy, czy też zajęcia, które no, niektórzy ludzie podejmują. No oczywiście, umówmy się, też niektórzy ludzie nie powinni po prostu też tego robić, tak? I dlatego to też w głównej mierze jest po prostu śmieszne i, i nie, ma co, nie ma co ukrywać. A taka właśnie. Yy, yy, no. Zajawka pewnie dla inteligentów, właśnie jak coaching, czy, czy, czy po prostu dla ludzi, którzy chcą zmienić się, poszukują swojej drogi, tak? No to, no, no to myślę, że akurat to też jest jakaś szansa zawsze na, na odpoczynek dla umysłu. No bo. Uwierzcie bądź nie, ale, ale niektórzy nie muszą się lenić, oglądać Netflixa non stop. Tylko niektórzy biorą książkę i bardzo intensywnie wysilają swój mózg, żeby jednak coś zapamiętać z tej książki, a nie tylko wziąć książkę, odbębnić i powiedzieć: Jej, a ja przeczytałem w tym roku 52 książki, a więc to wychodzi jedna książka na tydzień, a później jak pytasz tego typa, czy co pamiętasz z tych książek, to on mówi nie, była fajna. I to wszystko. A później się garbią jeszcze podczas czytania tych książek. No, wszystko się tak, zazębia. Tak, tak, Wszystko się zazębia. Panie Bartku, kończymy tę część chyba, nie? No bo jeszcze mamy jeden ciekawy temat. Znaczy ja jeszcze nie powiedziałem, jak ja się regeneruję poza tym gotowaniem. Okej, okay, no to już myślałem, że, że ta kuchnia i siłownia to. Nie, to, 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 jest, to, to, to jest część u, urywek twojego życia. Znaczy, to jest jakby. Wiesz, siłownia istnieje od października, a gotowanie istnieje od kurczysz, od 12 roku życia. Więc dosyć długie to zajęcie. Chociaż tak na poważnie z tym gotowaniem to wszedłem jakieś kilka lat temu. Myślę, że nie dalej jak 5 lat temu. Tak na poważnie już stwierdziłem, że. To trzeba się coraz bardziej skupić na tym i popracować nad techniką, nad produktami, nad wiedzą na temat tych produktów, kombinacją smaków. Jeszcze nie mam rozpiski, co się z czym łączy, ale to może ze Szwajcarii mi przyniosło. Jest takie fajne laboratorium, które ci pokazuje, jak składniki się łączą ze sobą, i dzięki temu najlepsi kucharze na świecie robią takie wariacje smakowe, jak na przykład lody z chrzanu, czy nie wiem, lody z buraka. Czy na przykład ciastka bekonowe? So, so jest dużo takich, takich kombinacji śmiesznych, ale one pasują do siebie genialnie, tak jak czekolada i niebieski ser. Serio. Pasuje do siebie idealnie. A to, a to jak najbardziej, to, to ja się z tym zgadzam, bo nawet mój tata mi to polecił. No ale no, mój tata zwiedził cały świat, mm -hmm. jako muzyk, mm -hmm. tak? No to, Rozumiem. No to w gruncie rzeczy te smaki poznał. Dobrze. I tak poza tym gotowaniem to jeszcze tak regeneruje się takimi dosyć dziwnymi dla niektórych rzeczami. Oglądam dużo kreskówek, zwłaszcza ostatnimi czasy świetna forma regeneracji. Yy, też yy, korzystam z tego, że mam wannę akurat yy, i mogę się zregenerować, zażywając gorącej kąpieli. To jest świetne, zwłaszcza jeżeli wykonywałeś jakiś mocny trening na nogi. Yy, I co jeszcze takiego robię? No, no muzyka, muzyka ale to w samochodzie. Mam dużo płyt w swojej kolekcji, ale Części z nich, do części z nich lubię wracać. Więc jak mnie najdzie ochota, to bez względu na to, jaki to jest gatunek muzyczny, odpalę sobie w samochodzie, jadąc do pracy, wracając z pracy. Sobie przesłucham tak płytę, powiedzmy w dwa dni. Jeżeli jest dosyć krótka, a jeżeli dłuższa, no to wiadomo, kilka dni dłużej mi to zajmie. Ale tak to właśnie. Te elementy mi spędzają najwięcej, sprawiają, że mój czas szybko ubywa, co nie znaczy, że na przykład nie znajduję też czasu na książki, na literaturę, bo te książki posiadam, tylko akurat do nich się muszę zabrać, bo ostatnio zaniedbałem mocno literaturę, no i też komiksy, których mam dosyć dużo, też muszę do nich zajrzeć, żeby móc później znaleźć sobie powód do kupna kolejnych, no bo jeżeli... Nie przeczytam tych obecnych, no to jaki będzie sens, żeby kupować sobie kolejne części? A te tomy, tych tomów jest naprawdę dużo. I polecam zresztą każdemu komiksy, bo to jest duża dawka wyobraźni. A mamy jednego bardzo mocnego reprezentanta w DC czy w Marvelu. Um, on się nazywa. Kurczę. Um, a nie jest co? Przypomnę sobie, jak nie w tej części, która będzie, to w następnym podcaście. No dobra. To w sumie przechodzimy do następnej, dosyć podobnej części, ale myślę, że, że akurat to pytanie, które sobie zadamy, będzie bardzo interesujące. Double Trouble, every Monday on Hot Take. Ostatnia część Double Trouble. Troszeczkę pewnie będziemy się spinać, ale wydaje mi się, że spinać w sensie takim czasowo, oczywiście, a nie pod względem naszego nastroju czy, czy nerwów, bo znacie nasz klimat i. Czasami tutaj panuje bałagan, ale jak najbardziej naszym celem w Double Trouble zawsze było to, żebyście czuli się dobrze i być może czegoś ciekawego się dowiedzieli o sporcie i też wydaje mi się o nas, bo akurat Bartek wymyślił dosyć ciekawe pytanie i nie ukrywam, że może to stanowić dla kogoś po prostu ciekawostka, może dla kogoś to być po prostu małą inspiracją, może dosięgnięcia po coś albo po prostu spojrzenia na siebie z dystansu, bo E, powiedz, Bartek, jakie pytanie wymyśliłeś, na, na które my odpowiemy? Jak często sadzisz czosnek w swoim ogródku? Nie to, nie, to nie było to pytanie. Pytanie brzmiało następująco: Co byśmy robili, gdybyśmy nie wybrali drogi sportowej? I tutaj sport szeroko rozumiany nie tylko w formie uprawiania, tylko w naszym przypadku pewnie u ciebie w drodze dziennikarskiej, u mnie w drodze takiej hobbystyczno-dziennikarskiej, komentatorskiej, etc., etc. No, no dobra, no to ja mogę zacząć. A, przypomniałem ja za... sobie, przepraszam, że ci wejdę słowo. Okay. Przypomniałem sobie imię i nazwisko tego rysownika, który działa na rzecz DC i Marvela, a jest Polakiem. Szymon Kudrański się nazywa. Można sprawdzić, bardzo ciekawe, robi rysunki i promuje swoją twórczość na Instagramie. W ogóle ciekawa historia, ponieważ on, on jest po jakiejś szkole em, artystycznej i wyobraź sobie, że w Polsce nikt nie chciał przyjąć jego projektów. A jak wysłał je do Stanów, to momentalnie odezwali się rysownicy Marvela, zapytali się, czy nie chciałby współtworzyć któreś z wydań, chyba pani Shera to było, czy jakiegoś innego komiksu, i on jest chyba głównym artystą, jeżeli chodzi o najnowsze komiksy związane z Panisherem, X-Men'ów wiem, że też robi i z tego, co kojarzę, robi też komiksy związane z Supermanem, z Batmanem na rzecz DC, więc chłop ma naprawdę dużo pracy na swojej głowie, ale to, co on wykonuje, to jest dla mnie majstersztyk, więc okazuje się, że poza Grzegorzem Rosińskim, który zresztą robi jeden z lepszych komiksów w Europie, jaki Chyba na świecie, mówię tutaj o Torgalu, który jest naszym znakiem rozpoznawczym, jeżeli chodzi o świat komiksowy, to mamy też bardzo uzdolnionego innego rysownika, który podbija, no można powiedzieć, najlepsze wydawnictwa komiksowe na świecie. I teraz Krystian opowie o tym, co by robił, gdyby nie robił tego, co robi. Szymonem Kudrańskim pewnie bym nie był sobie sprawdzę z wielką chęcią tego człowieka. Pomimo tego, że przyznam, że akurat komiksowy za bardzo nie jestem moim ulubionym komiksem. Z dzieciństwa był Kaczor Donald, więc czy, czy, czy Myszka Miki, tak? Wszelkie, wy, wszelkie wydania tych książeczek. Nie pamiętam, jak, jak się nazywają do, dokładnie te wydania, ale, ale miałem kilka tomów tych książeczek właśnie z Catcher Donaldem. Jak? One się nazywały chyba giganty. Tak, tak, giganty, dokładnie. Mam y, prawdopodobnie w piwnicy w mojej y, rodzinnej miejscowości w Bydgoszczy y, mam prawdopodobnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt nawet y, wydań tego, y, a słyszałem, że to jest całkiem dużo warte, chociaż y, oczywiście nie zmierzam raczej do tego, żeby to sprzedać, bo, bo ja lubię takie akurat talizmany. Y, jak zbieram płyty, czy jak zbieram akredytacje z różnych wydarzeń sportowych, no to jak najbardziej y, y, lubię to zachowywać po prostu. Później tych Gratów, tak zwanych, ktoś by powiedział: No to mam po prostu ciul. Natomiast odpowiadając na pytanie, no ja zapewne byłbym muzykiem, no, no bo gdzieś to wynika z, no po prostu z moich korzeni, tak? Z, z tego, że moja rodzina jest muzyczna i to pokoleniowo i to z jednej i drugiej strony. Mój tata jest muzykiem, moja mama była wokalistką. Akurat tutaj, może dla kogoś. Zawód wokalisty, czy po prostu zajęcie, to i ta specjalizacja to od razu kojarzy się z jakąś karierą solową, karierą w zespole i w ogóle karierą. Natomiast moja mama po prostu śpiewała w zespole wojskowym Czarne Berety, które który akurat. Pewnie nasi rodzice mogą kojarzyć zespół wojskowy, śpiewający naprawdę na wielu, no wówczas akurat komunistycznych festynach czy koncertach czy festiwalach, m.in. piosenki rosyjskiej. Natomiast no, ja chciałem być, tacy, chciałem być tacy jak rodzice. No, talentu do śpiewania może nie miałem i nie mam, chociaż przy niektórych moich kawałkach rapowych, bo może niektórzy nie wiedzą, zdarza mi się napisać, jak, jakiś tekst i zdarza mi się go nawet zarapować. Zdaniem niektórych w miarę mi to wychodzi, niektórzy y, raczej przemilczają, jak Bartek na przykład, więc jakby to całkowicie rozumiem. To jest ak akurat moje hobby i nie wiążę z tym w ogóle przyszłości. Po prostu lubię to lubię to robić, ale no, grałem na keyboardzie troszeczkę, ale bardzo amatorsko grałem ostatnio 12 lat temu, więc ja mało co pamiętam, ale zauważyłem ostatnio, bo miałem z moim, z moim współlokatorem zajawkę na to, żeby nauczyć się po prostu czegoś tak na, na szybko i sobie wydrukowałem, wyobraźcie sobie Depeche Mod i kawałek Personal Jesus, jak dobrze pamiętam i nauczyłem się go do, dosyć szybko, oczywiście nie w całości tylko jakieś takie, załóżmy 3-4 Sekwencje, w których po prostu sobie powtarzałem, i wydaje mi się, że po prostu ja się bardzo szybko uczę takich rzeczy. Więc jakbym się zaparł, to, to być może nawet bym wrócił do jakiegoś po prostu bardzo podstawowego i amatorskiego grania na keyboardzie. Troszkę na perkusji też starałem się grać, bo no, z racji właśnie genetyki, troszeczkę pewnie, i, i, i po prostu cechy, które nabyłem od moich rodziców, no to. No, no czucie rytmu to akurat u mnie jest wyssane po prostu z mlekiem matki, że tak powiem i, i z, z ojca, że tak powiem, no to tutaj chyba stawiam na, na muzyka, bo no, akurat z muzyką może nie wyszło, z byciem piłkarzem, no bo też piłkarzem mogłem być, bo grałem w piłkę, w piłkę ręczną grałem, ale na poziomie bardziej akademicko-licealnym, więc, więc może nie piłka ręczna. Mogłem być piłkarzem, ale wydaje mi się, że postawiłbym na, na muzykę. Być może grałbym z statą obecnie, ale poszedłem w tę stronę i jestem jak najbardziej z tego zadowolony. Bartek. Hmm. Mam nadzieję, że nie pójdziesz w ślady wokalisty Depeche mode bo to raczej kleju nie wąchał po koncertach ani przed koncertami. Tylko raczej nie, spokojnie. Gru, gruba, gruba akcja była. Klepanie się w żyłe. I tak dalej. Nie, 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 nie. Akurat w moim przypadku powiem ci szczerze, przez to, że znam troszeczkę środowisko muzyczne, głównie przez mojego tatę, interesuję się muzyką bardzo podobnie jak ty i widziałem tro te, trochę rzeczy. I to nawet nie trzeba, być, nie trzeba być muzykiem, żeby brać narkotyki, tak? Ten najgorszy narkotyki No i raczej no, nie jest to po prostu dobry przykład do, na, do naśladowania, tak bym to powiedział. Mm -hmm. No dobrze, dobrze. No to muzyk, muzyk, tak szeroko znaczy, no chyba, chyba, że lubisz. Ale nie, bo czekaj, bo jak się uczyłeś grać na keyboardzie, to jest prosta droga do tego, żebyś sobie kupił taką ładną zabaweczkę, która się nazywa VoiceBox, czy też TalkBox w niektórych kręgach nazywano. Wiesz co to jest? Muszę sobie wygooglać szczerze. To jest taka rura, którą sobie wkładasz, jak o tak zwał do dzioba i na zasadzie grania na klawiaturze bądź też gitarą Aha, Wydobywać wiem, dźwięk dobra. przez rurę, a ty ruchem ust, tak jakbyś yy, tylko poruszał ustami, wydobywasz taki cybernetyczny dźwięk w określonych oktawach. Więc y, byłbyś takim Rogerem Trautmanem zespołu ZAP, który, jeżeli ktoś nie wie, to jest odpowiedzialny za chyba najbardziej znany referent w historii rapu, czyli California Love. Zresztą pojawia się też w Teledysku. Yy to no myślę, że w tę stronę mógłbyś spokojnie pójść, a zresztą ja miałem taki siermiężny pomysł, żeby w którymś momencie użyć do jakiegoś autopromo w naszych podcastach, bądź tylko do Double Trouble w wersji talkboxowej, wiesz, ja, że taki cy cyber -y Double Trouble by się wtedy zrobiło, albo jakieś promo tak, okay. takie konkretne. Dobra, to ja to zadam Ci tak, zanim Ci oddam głos, też niewiele nam czasu zostało, więc no. pewnie będziesz musiał się streścić, Dobra. ale zadam to pytanie przy słuchaczach. Prawdopodobnie będę nagry nagrywał epkę z moim kolegą Leo, zresztą ostatnio wyszedł nasz bardzo luźny kawałek. Czy się dograsz do jakiegoś utworu? Siema, siema, chętnie się dogram, nagram, jak to mówił Ero w jednym ze skitów do Molesta i kumple. No, się. Czego nie? Tylko, tylko żeby to nie było nic kurde smutnego, bo ja nie jestem smutnym człowiekiem. Nie, ja, ja, ja myślę, że nawet y, y, jestem w stanie namówić y, mojego kolegę Mateusza, że zrobimy nawet jeden albo. Nagramy jakiś numer, zobaczymy jak to będzie, a później nagramy numer pod tytułem Double Trouble. Jakiegoś dziwanka, kurczę, najlepiej dobra, no bo wiesz, jest lato, jest gorąco, to, to taka idealna pora, no po co masz? No tak, twoje klimaty. No ja, właśnie. ja myślę, że, że jestem na to w stanie przystać, bo też lubię czasami ten klimat, chociaż jak już Laidback. wcześniej mówiłem, mówiłem akurat, e, lubię też złe paliwo, które <laughs> mo mnie mo motywuje akurat, więc jak najbardziej spoko. Bartek. Proszę no dobra, bardzo. to teraz ja e, kim bym był? Prawdopodobnie, znaczy muzykiem, może bym nie był, chociaż w przeciwieństwie do ciebie mam odznaczenie muzyczne, brązową odznakę honorową. Zapytaj się ojca, to będziesz wiedział, co to jest. Od Ministerstwa Kultury dostałem kiedyś takie odznaczenie za krzewienie kultury polskiej, bo 10 lat śpiewałem w chórze chłopięcym, z którym zwiedziłem trochę Europy i trochę polski też i dzięki temu za wkład, jaki tutaj włożyłem w ogóle w to, żeby te pieśni były popularyzowane, zwłaszcza staropolskie w całej Europie, był na tyle spory, że ministerstwo postanowiło uhonorować mnie i też paru moich znajomych z chóru właśnie taką odznaką honorową. No to jest niewątpliwie jedyne oznaczenie, jakie posiadam, które w prostej linii otworzyłoby mi drogę do każdej szkoły muzycznej, ale nie chciałem z tego skorzystać, bo wolałem iść na ekonomię, z tym, że Pewnie muzyka by mnie aż tak bardzo nie kręciła, jak chociażby gotowanie, więc pewnie bym był w tym momencie szefem kuchni jakiejś restauracji, tudzież prowadził własny mały biznes gastronomiczny, bo nie wiem, czy akurat zależałoby mi tak jak um, niektórym na gwiazdkach Myślena, taką ciekawą anegdotę opowiem odnośnie do Marco Pierre White'a, czyli między innymi człowieka, który uczył samego Gordona Ramseya. Um, on w momencie, kiedy dostał trzy gwiazdki Myślena, w zasadzie jego restauracja dostała to się wkurzył, powiedział, że zamyka restaurację, bo nie pozwoli, żeby ludzie, którzy się nie znają na gastronomii, oceniali jego restaurację i poszedł sobie na ryby. No, to mniej więcej ja mam taki temperament i nie podążam za tym, żeby myśleł mnie oceniało. Bardziej skupiam się na tym, żeby moje dania smakowały. Przede wszystkim mi i innym. Eee... Już mam takie odzewy, że to jedzenie smakuje, więc skoro ludzie się nie trują, to znaczy, że chyba dobrze mi idzie i że to w dobrą stronę podąża. Ale jako kucharz bym się bardziej skupiał na tym, żeby jednak karmić ludzi, bo to jest podstawa każdego kucharza: żeby jednak swoim gotowaniem doprowadzać ludzi do tego, żeby się uśmiechali, bo jedzenie to jest niesamowita przyjemność, więc raczej bym postawił na gastronomię, aniżeli na muzykę. Chociaż mielibyśmy wtedy podobne e, kursy swoich e, karier, ale powiedzmy, że mm, ty byś coś grał u mnie w knajpie, a ja bym ci w tym momencie dobrze a ty byś karmił. Sobie, albo byśmy zło, zrobili sobie biznes weselny: ty byś cholera grał do kotleta, a ja bym te kotlety robił. I wesele. No i kozak. i masz wesele. A myślę, że, że reszta ekipa hotteka, zwłaszcza człowiek, który będzie to montował, czyli Roman Bodziok, będzie tutaj, e, będzie w, na tym, we, na, no, przy tym całym anturażu będzie pił wódkę. Więc no, jak najbardziej pozdrawiamy tutaj w, w końcówce podcastu naszego Romka, ponieważ on zwykle też sprawdza, najbardziej szczegółowo sprawdza początki i końcówki podcastu. Więc jak najbardziej w tej chwili go pozdrawiamy. Bartek, byłby kucharzem, ja był ja pewnie byłbym muzykiem. Każdy z was no możecie się podzielić z tym w komentarzach, zwłaszcza że to jest interesujący temat, taki też nasz wentyl bezpieczeństwa, bo to zdradza nasze zajawki po prostu i to też polecamy wam, żebyście nawet jak oddajecie się sportowi i jednej swojej pasji, obojętnie co by to było, to pamiętajcie, że warto też interesować się po prostu innymi światem, warto się interesować. Bartek. Tak, ja też podkreślam to, żebyście się interesowali światem, byli ciekawi tego świata, bo to nie są tylko granice naszego kraju, to jest wiele innych ciekawych rzeczy, na które warto zwracać uwagę, bo dzięki temu tylko i wyłącznie dla nas lepiej, a dzięki temu nasza główka pracuje. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym podcaście.